przybycie, jest bardzo ciepło i jak wiem, trwa sezon zimowy, także tym bardziej dziękuję każdemu za przybycie. To jest moja trzecia wystawa i jestem oczywiście za nią bardzo wdzięczny mecenasowi, tak powiem, który mnie wspiera od jakiegoś czasu. Mojemu instytutowi Muzeum Zwierząt i Badań Żywności, tak serdecznie dziękuję, że dzięki niemu tutaj Państwo możecie też te zdjęcia oglądać. Moje miejsce pracy zapewnia mi również nie tylko takie bezpośrednie wsparcie, ale jestem bardzo też wdzięczny, że jako naukowiec mam okazję do licznych podróży. Jestem właśnie chemikiem żywności i taki etos naukowca ma to do siebie, że jeżeli ktoś jest naukowcem, to po prostu musi podróżować. Zawsze jest to dla mnie okazja do tego, żeby zabrać ze sobą aparat, co z reguły właśnie czynię i tym bardziej jest mi przyjemnie. Tutaj też również moich kolegów, koleżanki z pracy, pana dyrektora, pani dyrektor. Właśnie to są efekty również te trochę pozanaukowe moich wyjazdów. A zdjęcia, które tutaj Państwo widzicie, właśnie pochodzą z różnych zakątków Europy, też z krajów poza Europą, jak Chiny. Jest tutaj jeszcze jedno zdjęcie z Kazachstanu. Natomiast większość zdjęć przedstawia wąskie uliczki sfotografowane w Włoszech, jak również trochę jest tam też jedno zdjęcie z Belgii. Natomiast też jest kilka zdjęć z naszego podwórka, Wrocławia bądź z Krakowa. Zresztą tutaj zdradzę, że to zdjęcie jest jednym z moich pierwszych zdjęć. Mam grubo ponad około coś po 10 lat, także ta wystawa to też dla mnie okazja, żeby podzielić się z Państwem moimi fotograficznymi głowami z przestrzeni kilku ładnych lat. Także zapraszam serdecznie Państwa do zapoznania się z pracami. Jeszcze raz dziękuję wszystkim obecnym za przybycie. Chciałem też podziękować Ewelinie, bo zawsze